Druga bardzo ważna akcja Solidarności Oświatowej Bytomskiej miała miejsce w marcu po wydarzeniach bydgoskich, kiedy cała Solidarność w Polsce protestowała. I Oświata Bytomska jako jedna z nielicznych zawiązała komitet strajkowy, który pełnił służbę informacyjną w regionalnym międzyzakładowym komitecie strajkowym w Bytomiu, którego sztab mieścił się w kopalni Sząbierki. Tam pełniliśmy służbę informacyjną i członkowie Oświatowego Komitetu Strajkowego przebywali na zmianę całą dobę, żeby móc obsługiwać wszystkie zakłady w Regionalnym Komitecie Strajkowym. To była duża akcja i ona spotkała się z żywym odzewem potem już w prasie solidarnościowej.